kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowej, takiej dość luźnej rozgrywce, bo tak mi coś naszło. Taka mnie jakaś ogromna chęć naszła pogrania sobie tak na full, tak na 100% na tej wsi, w Hanford-on-Bagley, w tej wiejskiej rozgrywce, w tym wiejskim klimacie, w takim swojskim klimacie, żeby się trochę oderwać od miasta, bo ja w moich obecnych dwóch rozgrywkach gram w mieście i tak bardziej wszystko nowocześnie, a tutaj chciałabym tak po swojsku, tym bardziej, że no znowu się powtórzę, ja tak porównując do tego, jak gram teraz w Simsy, to to ma większy sens w tym momencie, jak ja gram, niż do tego, co robiłam wcześniej, bo jak wychodził nowy dodatek, to ja go kupowałam. Mniej więcej oglądałam, co tam jest, ale tak naprawdę nigdy się nie skupiałam na szczegółach, nigdy żadnego dodatku nie poznałam tak w 100% tak dokładnie, jakbym chciała. Dlatego też bardzo jakoś tak zainspirowałam się ostatnio do stworzenia takiej niby luźnej rozgrywki tutaj na wsi, w Hanford, ale z drugiej strony jest to takie jakby moje prywatne wyzwanie, takie wymyślone trochę przeze mnie dla samej siebie, żeby po prostu powykonywać różne tutaj zadania na tej wsi, żeby się na tym wszystkim tutaj skupić. Nie są to jakieś wyszukane zasady. Zaraz Wam je zresztą przedstawię, jak przedstawię Wam główną bohaterkę tej serii, tej historii całej. Stworzyłam ją sama, też tutaj pobrałam jej domek z galerii, ale go urządzałam trochę już tak nie w 100% sama, ale dobudowywałam tam różne rzeczy, dekorowałam i tak dalej, trochę na swój gust. I zrobiłam troszeczkę zmian tutaj w miasteczku, w Hanford. Ale to zaraz wszystko Wam opowiem. A teraz przejdę sobie do kasa i przedstawię Wam naszą główną bohaterkę. Kochani, przedstawiam Wam bohaterkę naszej historii. Jest to Honorata Sujka. Patrzcie ją. Po prostu cudna. Jest cudna dziącha, taka ze wsi, ale w dobrym znaczeniu tego słowa oczywiście. Jest no po prostu cudna, rumiana taka dziewucha, że no po prostu jak taki pomidorek wygląda. No cudowna jest po prostu. Ma te takie dołeczki, jest biegowata, te takie fajne kręcone włosy ma, ten uśmieszek taki trochę. No naprawdę jest przegenialna. Uwielbiam ją po prostu. Ma słodki głosik taki, jest w ogóle wesoła. Jest miłośniczką natury. Jej cechą jest też miłośniczka zwierząt, ogólnie nie tylko hodowlanych, ogólnie wszystkich zwierząt. No i jej aspiracją będzie wiejska opiekunka, czyli będzie się opiekować swoim gospodarstwem tutaj w Hanford, ale również zwierzaczkami. I będzie wykonywać różne takie fajne, swojskie działania, będzie się takich swojskich rzeczy uczyć. Z tym właśnie jest związane to takie moje mini wyzwanie, jeśli można tak to nazwać. Zaprezentuję Wam jej stroje. To jest jej strój pierwszy. No po prostu jest genialna. Jest taka troszeczkę przy kości dziewczyna, ale właśnie to jest fajne. No to taką chciałam ją stworzyć. Tak mi tutaj bardzo jakoś pasuje. Tak mi się podobają te wiejskie stroje, że wypełniłam tutaj wszystkie 5, jak tylko mogłam. Ale chyba tam jest jakiś strój z modów, o ile się nie mylę. Ale to za chwilkę. To jest jej pierwszy. To jest jej drugi. Już tak bardziej na różowo. O, tak wygląda. Te poliki rumiane, no genialne jest po prostu, super wygląda. Kolejny strój jest taki bardziej do ogrodu, do jakichś takich prac, nie takie skarpety. Tu są niektóre takie akcenty z modów, wiadomo, ale to są takie pierdółki. Tutaj wygląda tak, no po polsku, że tak powiem, czerwono-biało, biało-czerwono. Tutaj buty są tylko z gry, tutaj wszystko jest z modów, ale uważam, że wygląda bardzo, bardzo ładnie z tą taką chustką tutaj na kitce. Naprawdę wygląda przeuroczo. I to jest jej piąty strój. Też taki do ogrodu. No, mamy wiosnę, dałam jej tutaj wiosnę, żeby sobie grała w tej porze roku, także raz jest wiadomo cieplej, raz jest zimniej, więc ma różne te stroje. Niektóre cieplejsze, niektóre takie na chłodną pogodę. Znaczy lżejsze, a niektóre na chłodną pogodę, o. W oficjalnym wygląda tak oto.
piękna jest to sukieneczka z gry, bardzo mi się podoba. Taki ma delikatny makijaż. Na zasadzie to, co wy tu widzicie, to jest tutaj w sumie tylko błyszczyk jej dałam. W innych strojach ona ma niby tutaj szminkę, ale uznajmy, że to jest jej naturalny kolor ust i naturalny taki rumieniec. Ona się nie maluje, tylko wyjątkowo na jakieś takie wyjątkowe okazje będzie sobie nakładała lekki błyszczyk. O. Raczej taka naturalna dziewczyna będzie. Tutaj na sportowo nic takiego specjalnego. Też taki warkocz naokoło głowy. Cudna jest, po prostu uwielbiam ją. Będę się... To jest po prostu hit. To jest hit. Patrzcie, patrzcie na te wałki. Ja nie wiem, skąd ja to mam. Ja nie wiem. Ja czasami tak na chybiu trafił jakieś mody ściąga. No bo jest po prostu... Cud miód malina dziewczyna jest. No cudna jest po prostu. W tym szlafroku takim. No po prostu... Ach, będę się tutaj rozpływała nad nią, no ale jest taka naturalna, taka no kurczę, że by się chciało z nią zaprzyjaźnić. Tu ma na imprezę taka truskaweczka tutaj z koralami, tak, lekki taki dekolt, nie, a co tam, no na imprezę raz można. Tu ma kąpielowy, w ogóle genialny jest ten koczek z tą grzywką taką tutaj popalowaną, cudna jest ta fryzura. Jest jeszcze druga, taka mniej rozwalona, bez tych kłaków tutaj takich wystających, ale ja wolę tą zdecydowanie, jest taka bardziej naturalna. Sama tak często noszę w ogóle takie rozwalone kokacze. Na gorącą pogodę ma jeden taki strój, to jest właśnie, to są właśnie rzeczy z modów. I drugi taki. To jest niby jako bluzka sama i pod to jeszcze jakieś gacie można dać, ale no to jest dla mnie taka sukienka bardziej. Także pod spodem ma tylko gacie. Majtki w sensie tylko ma. I na zimną pogodę jest ubrana tak, oto. Więc tak prezentuje się nasza honorata Sujka i ona mieszka sobie z kiciuchem. To jest kiciuch. To jest kiciuch o imieniu Szpulka. Szpulka jest grubym, rudym kotem. Z takim śmiesznym noskiem łaciatem, zielone oczka. I ona jest łowczynią, nie, jest łowczynią, jest ciekawska i jest uczuciowa. Także tak się właśnie prezentują nasze bohaterki. Dobra, a teraz pokażę wam domek naszych dziewczyn. Dobra, kochani, jesteśmy na naszej parceli. Tak oto prezentuje się domek naszej honoraty i jej kotka. Wyjątkowo nie stawiałam tego domku tam, wiecie, na tej, na tym wzgórzu Aurelii, chyba nie, Kordeli. Nie Aurelii, Kordeli. Tam zrobiłam coś innego, tam będę miała mały plan na to miejsce, natomiast bardzo, bardzo mi się podoba ta okolica i ta działka tutaj. Jest taka schowana tutaj w lesie, przy rzece, przy tym pięknym moście. No naprawdę jest tutaj przebajecznie i tak jak mi się tamta na wzgórzu miejscówka bardzo podobała, tak tutaj nigdy nie stawiałam domku i tak no podoba mi się tutaj naprawdę, chyba nawet bardziej niż tam. I teraz tak, nie wiem czy uda mi się to ładnie pokazać na tabie, bo ja nie jestem zbyt dobra w tych rzeczach, ale się postaram. No dobra, dzisiaj będzie taki trochę house tour simsowy, taki trochę przegadany odcinek, ale to zawsze, zawsze tak jest. Tu mamy nasze dziewczyny, no cudne są po prostu, cudne. W ogóle tutaj chwilę zostawiłam je z samymi sobie, bo tutaj ogarniałam ten dom i tak dalej i honorata się tutaj bawiła w deszczu i w ogóle hasała tutaj po polach, no bo po prostu jest cudna. Dobra, uspokój się dziewczyno, to jest tylko gra. No dobra. Matko, jak to wolno jedzie. Dobra, wjeżdżamy do domu. Może bym najpierw wszystkie światła zapaliła, byłoby łatwiej. Byłoby łatwiej, włącz wszystkie światła. Dobra. Jesteśmy, uwaga, w przedpokoju. Tak, jesteśmy w przedpokoju. Może od razu sobie wejdziemy do kuchni. Bardzo, bardzo powoli. Tutaj dałam tą tablicę taką na pocztówki, bo ja się zakochałam w tej opcji z tymi pocztówkami, bo to jest naprawdę super. To jest taki szczególik, ale naprawdę taki miły, taki fajny to jest. Tutaj mamy serce domu, czyli kuchnię. Mamy tu wszędzie pełno takich pierdół różnych. Tu jakiś taki garnek czerwony cudowny stoi. No mega to jest. Oczywiście książka kucharska babuni musi być. Tak, tutaj mamy jakieś takie pierdółki, różne do kodowania, jakieś ziółka tutaj są, przy oknie się suszą. Tutaj jakieś takie regały, tu mamy już zastawiony cudny stół przy kominku, mamy w ogóle dwa kominki w tym domku. Ja mówię, ja nie budowałam tego domku,
ale dość tak go mocno dekorowałam. O, może troszkę do góry pojedziemy. Tutaj mamy jeden kominek jeden z dwóch, kolejny, już rozpalony. Tu podmieniłam kanapę, jakaś taka inna była. Dałam ten gramofon, bo on jest świetny. On jest z modów, ale on tak pasuje, bo jest taki, jak takie stare radio wygląda, nie? Tak mi się podoba. Tutaj jest maszyna do pisania, czyli komputer. Tak. W ogóle domek jest parterowy, co mi się podoba, bo ja lubię grać na parterowych domkach, jakoś tak mi się łatwiej gra. Tutaj mamy łazienkę. Mam łazienkę z wanną, tutaj jakaś szafeczka, umywalka z lustrem i kibelek. Tak? O, a tutaj mamy od razu sypialnię honoratki i można do niej wejść też z korytarza. Dzień dobry, nie widać nas. Halo, dzień dobry. Tutaj mamy toaletkę z jakimiś tutaj pierdołkami. Kominek kolejny, tak, tu jest dom kominków po prostu. No pięknie ktoś zbudował ten dom. Różne takie pierdoły. I jeszcze jednym pomieszczeniem będzie, już wam pokazuję, żebym się tylko odnalazła. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Domek nie jest jakiś ogromny, ale w sumie to nawet ok, bo ja się zawsze gubię. Tutaj jest kubeta dla szpulki naszej, rudziutkiej. A jeszcze ogród, jeszcze muszę wam pokazać ogród. Tu jest pralnia, tak? Zastanawiałam się, czy nie dać tego sznurka i tej bali na pranie, ale to zawsze mogę dodać. Tutaj już pralka z suszarką była, także zostawiłam. Tu się wychodzi do takiego stanowiska do kompozycji kwiatowych. Zaraz właśnie też przejdę do tych, jakie mam cele w tej rozgrywce. Tu mamy obórkę, mamy kurnik, mamy wyjście tutaj na pole, grządki różne, tutaj piach dla kur. Dobra. I jeszcze za chwilkę tutaj przejdę do drugiej części ogrodu. Trochę tutaj poszłam od tyłka strony, że tak się wyrażę. Ale zaraz tam dotrzemy. Tutaj dałam taką wodę bardziej zarośniętą, żeby tak bardziej naturalnie to wyglądało. No i mamy jeszcze takie podwórko tutaj z tyłu domu. Tutaj mamy grilla, mamy jakieś tutaj pomarańczki nam rosną. Tu jest taki ten stół, żeby sobie posiedzieć, jak jest ładna pogoda, i kosz piknikowy. Tu na tabie nie widać, drzewo się schowało, ale jest tutaj takie duże drzewo. No i tu się wchodzi z powrotem do jadalni. Także tak to właśnie wygląda. O, tutaj drzewo jest. No tylko jest akurat zimna pogoda, jest pierwszy dzień wiosny z 28, więc jest tak troszeczkę chłodno jeszcze i pochmurno. No, a jeśli chodzi o cel tej rozgrywki i takie moje zasady, jakby, nie wiem, no może to i są zasady. Chciałabym spełnić naszej honoratce parę z takich priorytetów, o, jeśli mogę tak powiedzieć. Chciałabym, żeby osiągnęła w swoim życiu tutaj, życie ma ustawione na to, żeby się nie starzała, bo no, nie mam tutaj presji czasu, po prostu mówię, to jest luźna rozgrywka, nie mam ograniczeń czasowych, ale chciałabym, żeby spełniła parę rzeczy, takich jak, żeby osiągnęła na poziomie 10 gotowanie, wykwintne gotowanie, ogrodnictwo, zielarstwo, układanie kompozycji kwiatowych, śpiew, łowienie ryb, pieczenie, haftowanie, dzierganie. Ponadto chciałabym, żeby zaprzyjaźniła się ze wszystkimi mieszkańcami Hanford, także będziemy tutaj dużo, dużo podróżować sobie do miasta i poznawać tych ludzi. I chciałabym, żeby ona właśnie tak brała czynny udział w tym życiu mieszkańców, żeby się socjalizowała i wiecie, no była taką pokrewną, przyjazną duszą. Straciłam właśnie oddech. Za dużo słów w jednym zdaniu powiedziałam. I chciałabym jeszcze, żeby oswoiła parę dzikich zwierząt, bo ta parcela ma właśnie te cechy, że są dzikie lisy i proste życie. O. No, także to jest to. Takie rzeczy chciałabym tutaj spełnić. No dobra, słuchajcie, to ja myślę, że możemy sobie przejść do jakiejś tam rozgrywki już, takiej troszeczkę. Strasznie się nagadałam, ale zawsze tak jest na początku. Przytul szpulkę naszą kochaną. Kaczuszki nam tu pływają. O właśnie, mamy tutaj do ryb. To już było, ja tego nie robiłam. No, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Obserwuj ptaki. Jestem bardzo ciekawa, jak to tutaj wyjdzie, bo
rozumiem. No to jest taka dla mnie szansa, żeby też te dodatki tak sobie tutaj zapoznać tak bardziej. Niebieskie ptaki, podziwiaj. Zaraz możesz sobie coś do gotowania tutaj przyrządzić. No widzę, że tutaj już drapiesz tutaj, ale to możesz, jesteśmy na wsi, a nie w luksusowym apartamencie, także możesz sobie szarpać. No dobra, co ty byś chciała? Tańcz do muzyki ze stereo. Chciałabyś zebrać miód? A, jeszcze i barabara w krzakach? No honorata, co ty w ogóle mówisz? Co ty mówisz? Albo ty masz tu ten krzak do barabarowania. Tak, do barabarowania masz krzak. Właśnie, jeszcze wekowanie jest. Tak, to muszę pamiętać, że jeszcze, żeby jeszcze do listy dopisać wekowanie. Jak jeszcze o czymś takim zapomniałam z takich swojskich umiejętności, to możecie mi dać znać. Dobra, buduj więź ze pszczołami, tak. Buduj więź ze pszczołami. Pewnie cię zaraz tu obsiądą, chociaż niekoniecznie. Nie zawsze gryzą. Ma jeszcze taką szczerbę tutaj na jedynkach, między jedynkami górnymi. No mówiłam. To wszystko w swoim czasie, honorata, nic się nie martw. Właśnie, ja ci muszę kasę zmniejszyć. Czekajcie, zrobię to przy was, żeby nie było. No bo oczywiście na... Co ja zrobiłam? O, tak chciałam. Zmniejszyć jej kasę, ponieważ chciałabym, żeby ona się właśnie utrzymywała ze swoich wyrobów. Z pieczenia ciast, tutaj z ogrodnictwa, ze swoich plonów, tak, ze swoich płodów rolnych, żeby sprzedawała to, co sama wytworzy. Także nie będzie żadnego tutaj zamawiania jedzenia ani produktów spożywczych przez internet. Co będziesz robić? Tańczyć. Ja, dobra, możesz sobie potańczyć, chociaż ci ten nastrójnik zniknął. W ogóle ile kosztuje krowa? 400. No dobra, możemy wziąć krowę. Cześć. Cześć, krówko. Zaraz się jakoś nazwiemy fajnie. Brązowa krowa, nazwij Bella. No możesz być Bella. A nie, będziesz Mućka. Jak jesteś krową, to będziesz Mućką. Każda krowa to Mućka. O, jest i Mućka. Dobrze. Możemy kupić jeszcze może ze dwie białe kury. Albo nie, jedną białą, jedną brązową i jedną czarną. I jednego brązowego koguta. O. Dobra. No to co? Ja myślę, że spróbujesz sobie coś ugotować tutaj. A gdzie ty tutaj po blatach chodzisz, kochana? Gdzie ty tu chodzisz po blatach? Już naprawdę się tutaj rozgościłaś jak u siebie. Co ja gadam w ogóle? Dobra. Gotuj. Co my tu możemy zrobić? Nie możemy zrobić nic, ponieważ nie mamy w ogóle składników. Kurczę. No właśnie, nie mamy składników. No to nie wiem, czy to się tak uda, żeby... Chociaż da radę coś stąd zebrać w ogóle? Chyba nie. One są wszystkie podlane, coś mi to się tak wydaje. Dobra, wiecie co, to ten jedyny raz dam jej, żeby zamówiła jakieś tutaj produkty spożywcze. I weźmy sobie tak. Na ile nam kasa pozwoli? 950 mamy, to nie za dużo. Ja bym wzięła tak, białe mięso w folii za dwa, ze dwie butelki mleka, chleb może być, jeden cukier, czerwone, na pewno jajka, tak z 10, jak nam starczy kasy. No dobra, starczy nam kasy. Mąka, żeby też coś sobie móc upiec. Roślinnego mleka nie chcę, z jeden ser się przyda. I z dwa ziemniaki. O, no na razie tyle. Zmienię ci na
czerwone tutaj, etui, bo ty lubisz kolor czerwony. Odłóż, ale co może tam leżeć, Honorata? To co ci to przeszkadza? Co ci to przeszkadza? No dużo będzie tutaj ogarniania, tak mi się wydaje. Ciekawe, kto tutaj przyjdzie z tym dowozem, bo tutaj taki jeden chłopak, kojarzę takiego jednego chłopaka, który tu chodzi z tymi paczkami. Chyba, że on wejdzie od strony... A nie, tam nie ma jak wejść w sumie, no to nie. O, no właśnie ten, to jest ten Raul? Tak. A ty byś tylko tańczyła. Poczekaj no, bo tutaj chłopak ci przyniósł, od razu sobie poznasz. On jest nastolatkiem, ale trzeba się zaprzyjaźniać. Trzeba tutaj poznawać i się zaprzyjaźniać. No? Przyjmiesz tę dostawę od niego? Zaraz sobie potańczysz. Gdzie ty idziesz z tą paczką? Co tu mi zostawisz w grządce? Aha, tu mi postawiłeś, no dobrze. Poczekaj z tym tańczeniem, kobito. Zabawne powitanie i daj mu na piwek. I rozpakuj torbę, dobra. Będziesz musiała się tutaj zająć kurczakami. Krowa sobie w ogóle je z chodnika travel, okej. Okay. To jest w ogóle taka ścieżka z modów, bardzo mi się spodobała. Takie fajne tu są przerosty między tymi kamieniami. No dobrze, fajnie, fajnie. Te kury trzeba nazwać. Brązowy kołd może być tako. Tu widziałam jeszcze jakąś inną kurę, ale chyba gdzieś sobie poszła. Oj, dużo tego będzie, bo tutaj jest bardzo dużo tych dzikich zwierząt. Podejdź no do płota. A do co ci chodzi? Weź sobie to przełóż do wyposażenia i po prostu rozpakuj. I tyle. To ona jest nakręcona, ona tylko pompki tutaj robi. Ona mi tylko tu biega i robi pompki. Na tych obcasach, kurde. Dobra, słuchaj, trzeba się zająć zwierzaczkami. Interakcje społeczne. Nie poczekajcie, najpierw ją nakarmimy. Wyczyścimy. Wydoimy. I interakcje społeczne. Zapytaj krowy o pogodę. Okej. Okay. Interakcje społeczne. Pogłaszcz z entuzjazmem. Na razie zajmiemy się mucią. A jak tam nasza szpulka? Co ty robisz, kochanie? A tu wyciągasz sobie stopy. Ona się tutaj tak fajnie grzeje przy tym kominku. No jest fajna, taka grubiutka, taki gruby, rudy kot. Fajna jest. Mnie się najbardziej podobają tutaj te brązowe krowy, a wam? Zawsze jak brałam krowę, to brązową najczęściej. Tu obora czysta i jest uzupełniona, także spoko. Czarna kura, może być Matylda. Myślę, że kurą jest wszystko jedno. Ala, okej. Okay. Może też być. Rozrzuć ziarno w okolicy. Możesz się bawić. Czemu nie? Możesz się bawić. A ty jeszcze tu jesteś, jeszcze jest brązowa. Świerszcz. No dobra. Z nią też możesz się tutaj pogadać trochę. Ze wszystkimi w sumie. Ty się będziesz ze wszystkimi przyjaźniła. Także myślę, że za jakiś czas kupię sobie lamę tutaj. No Boże, Jezus Maria. O Jezus Maria, Honorata. Widzę, że nawiązałyście wspólny język. Dobra, ja widzę, że możesz tutaj sprzedać parę rzeczy sobie.
Czesia, kim ty jesteś, powiedz? Powiedz mi, kim ty jesteś tutaj? Czy ty jesteś mieszkańcem Henworth? Też jesteś nastolatkiem. A to jest Landgraf. Ja nie wiem, czy on jest mieszkańcem Henworth. Dobra, posprzedawajmy to, co mamy. A, to już jest do sprzedania, no okej. W ogóle to... co my tutaj mamy? Fasolka, bo to już była, ja tego nie sadziłam. To jest fasolka. A to jest poza sezonem. No to co za głupota. Będę musiała to pousuwać. To jest w sezonie, tu są grzyby. Tu jest sałata. Tu nie ma nic, to tutaj zaraz coś posadzę. Tutaj jest w sezonie. Tutaj też jest w sezonie, a tutaj poza sezonem, ale spoko. Olbrzymi. Wiesz co, możesz... czekajcie. Możemy dynię w sumie sobie wziąć. Nasiona dyni. O, weźmiemy na razie tak. Za dużo, nie mamy pieniędzy. Nie wiem, czy to się tak robiło, czy tak? Momencik. Jak to się robiło? Kurczę, nie pamiętam. Zasiej. Przełóż nasiona. Kurczę, znowu mam problem z tym wyposażeniem. Znowu jest coś, że nie widzi tego, co ja mam w wyposażeniu. Nie wiem, co się dzieje, kurczę. Ostatnio miałam też taki problem z tym, z karierą fotografa u jednej simki. Czy ja mogę te zakupy przenieść tu do lodówki? Weź rozpakuj tę torbę. A my już mamy te opakowania. Nie wiem, co to był za bak przed momentem. No, spowodowane modami prawdopodobnie. Co ty robisz, kochana? A ty tutaj się bawisz. No dobra. Wiesz co, Honorata, możesz już sobie coś przyrządzić na... Nie wiem, czy z tej książki może coś się uda zrobić. Mills, weźmy sobie. Albo może coś takiego bardziej swojskiego. A weź sobie jajka nowości. O. To od razu ci się jakiś tam poziom gotowania tutaj zatrybi. Możesz też rozpalić tutaj w kominku. To jest taki chłodniejszy dzień. Okej. Okay. Ona jest fajnym kotkiem, ma kitę grubą taką, nie? Śliczna jest. Dobra, działaj, działaj, Honorata. Tutaj dzisiaj taki odcinek troszeczkę o wszystkim i o niczym. I przypomniał mi się jeszcze jeden cel, jaki mam w tej rozgrywce, a mianowicie, taki chyba główny, bo to jest takie marzenie Honoratki, żeby otworzyć swój sklep spożywczy. Gdzie będzie sprzedawała swoje różne wyroby. Misiek, ty się tu nie zasadzaj na jajko sadzone. Ty masz jedzonko w misce, chciałam ci powiedzieć. Masz pełną miskę. Siadaj, kochana, siadaj sobie, jedz normalnie jak człowiek przy stole. Co ty tutaj miałaś? Ja ci to mleko schowam tu. No super jest Honorata, naprawdę. Jest taka fajna, swojska dziewucha. Dobra, co my tu jeszcze możemy zrobić? A, Mućka sobie chyba poszła drzemać, tak mi się wydaje. Możesz zebrać jajka, weź jeszcze rozrzuć trochę karmy. Ja bym tutaj coś kupiła. Może jakieś zioła kupimy? Ze dwie paczki ziół. Otwórz i coś tutaj sobie posadzimy jeszcze w tych doniczkach. Ładnie ktoś ten domek zrobił, podoba mi się. Ja tutaj dałam parę takich pierdół. Tutaj trochę zmieniłam rzeczy w tym ogrodzie na zewnątrz.
w ogrodzie na zewnątrz, bo oczywiście ogród może być wewnątrz, nie? Honorata, leśno ty się. Ach, te mody. Honorata musi iść na stronę. No wiecie, co pomyślałam? Że ja bym tutaj pierdyknęła gdzieś taki wychodek, jak jest na wsiach zazwyczaj. To w ogóle jest studnia taka fajna. Powiedzmy, że tutaj Honorata przynosi wodę dla krówki. Wiecie co, na chwilkę pozwolę, żeby Honorata poszła sobie ulżyć. Oszczędzę wam tych dźwięków, także zaraz wrócę. Niech Honorata ma trochę prywatności. No, i już załatwione, już wszystko jest załatwione. Ja myślę, że możesz jeszcze tutaj... możesz pogłaskać? Możesz pogłaskać. To pogłaszcz swoje kurczoczki. Pogłaszcz z entuzjazmem i ją też. Nie wiem, czy uda mi się zaprzyjaźnić aż tak z tymi kurami, ale na przykład chciałabym z jakimś królikiem czy z lisem, a ja wiem, że to jest dość ciężkie, bo interakcje z nimi są dosyć takie, wiecie. Tu jest jakiś króliś, dziki królik. Zaraz cię przytulimy, Szpulku. Zaraz cię przytulimy. Ciekawe, czy da się pogłaskać. Możemy go nazwać w sumie Skoczek. Może być. Może być. Aha, kury śpią. Dobra. Poszły spać z kurami. Poszły. Co jaka tam zapierdol. Czasem tak nie wiem, co powiedzieć, a powiem i poszło w świat. O, udało się, patrz. A masz go już w znajomych? Tak, masz w znajomych Skoczka. No fajnie, fajnie. Śmiesznie. Podobno w ogóle można dla zwierzaków jakieś ciuchy tutaj robić. To też jest bardzo fajne. Właśnie, jakie my zioła tutaj dostaliśmy? Dostaliśmy na pewno pietruszkę i bazylię. No to możemy na razie zasiać tutaj po jednej sztuce. Weź to zasiej. Chodzi, kurde, macha tymi bał, 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 bał. Śmieszna jest Honorata. Śmiechowa dziewczyna. Mućka śpi? Oj nie. Oj nie. Władysław. Władysław. Nie takie numery tutaj. Powinnam czosnek kupić, nie? Gdzie ty nie będziesz z nim gadała? Wracaj do domu. Ja mam w ogóle zablokowane to? Tak, mam zablokowane na szczęście. Ja pierdzielę, no nie. Honorata, chowaj się szybko do domu. Przytul kotka, bo kotek jest smutny. Jak to nie możesz, Honorata? No co ty w ogóle gadasz? Chodź na tutaj. Chyba możesz przejść do domu. Coś się tu baguje, tu, nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Dobra. Weź jej daj przysmaczek jakiś. Przytul ją. Bo ona jest niby łowczynią, ale ona lubi być przytulana. Myślę, że może się też porozpieszczać na kanapie. Rozpieszczaj na kanapie. No, także to jest takim głównym celem naszej Honoraty. Ona bardzo by chciała otworzyć swój sklepik. Może później to będzie sklepik rodzinny, jak może udaje się założyć jakąś rodzinę. Czemu jesteś smutna? Kobito, nie tańcz. Przytul tego kota i chodź i z nią na kanapę i ją po prostu przytul na kanapie. Rozpieszczaj na kanapie. Przecież macie na to miejsce. Czy nie macie? No weź tu usiądź. Przecież mieścisz się, nie? No. I weź ją zawołaj. Gdzie jest kotek? Gdzie też Szpulku poszłaś?
O. Mogłoby się udać, kurczę, bo ona jest uczuciowa, ona by się chciała poprzytulać. Pokażę wam na mapce, gdzie planuję zrobić ten sklepik, ale to jeszcze długa, długa droga, zanim ona zarobi coś w ogóle na tych swoich uprawach, to. No ale fajnie. No, ale fajnie, aż muszę zdjęcie zrobić. Ale cudnie. Fajne są takie rozgrywki. Takie bardzo kochane, jak ja to mówię, tak. Kochane rozgrywki. Dobra, kochani, także ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapomniałam oczywiście powiedzieć, gdzie będzie ten sklep. Sklep będzie właśnie tam na tej parceli, na tym wzgórzu Kordeli, czy no tam przy tym wodospadzie. Tak sobie wymyśliłam. Także no dzisiaj taki wstępniaczek. Dzisiaj jest taki wstępny odcinek z naszą honoratą i z jej kotką Szpulką. Także dajcie koniecznie znać, co sądzicie o naszych dwóch bohaterkach, o tym całym ala wyzwaniu, które sobie wymyśliłam, czy to dobry pomysł według was, czy nie. No i co? Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!